Skąd pomysł na dzisiejsze wydarzenie? Zostałam parę miesięcy temu zaproszona jako producent sukien ślubnych do Łukowa i też tak w ten sposób przyjmowano tam i stwierdziłam, że dlaczego nie? Dlaczego nie u siebie? Dlaczego nie w Rzeszowie? Dlaczego nie w swojej firmie? Dlatego to jest pomysł mój, że zorganizowaliśmy to wspólnie w kilka osób. Dzisiejsze rabaty to łączna wartość ponad 5 tysięcy złotych. To bardzo atrakcyjna forma promowania poszczególnych firm branży ślubno-weselnej. Czy takie wydarzenie jak dzisiaj myślisz organizować w kolejnych salonach, które posiada IGAR na terenie nie tylko Podkarpacia, ale i kolejnych może miesiącach? Na gorąco mogę powiedzieć, że raczej tak. Raczej tak. Myślę, że po dzisiejszym dniu jesteśmy wszyscy bardzo zadowoleni, więc myślę, że będziemy robić takie spotkania. I ja też myślę, że my takie spotkanie powtórzymy. Podczas wydarzenia wspomniałaś, że swoją najnowszą kolekcję IGAR na sezon 2018 już w maju zaprezentuje w Düsseldorfie. Czym tym razem zaskoczycie przyszłe panie młode? Oryginalnością koronek. Koronki są sprowadzane z Portugalii, zupełnie nowoczesne, formą, prawda? Tu mamy, widać jak w sukience jednej i drugiej, gdzie są wyeksponowane, jeśli można zobaczyć, gołe plecy, prawda? Gołe plecy, co jest w tym sezonie bardzo, bardzo modne. Czyli mamy tu guziczki, a tutaj tylko piękna dziewczyna pokazuje swoje gołe plecy. Suplementy diety. Dlaczego to ważny element w życiu każdej przyszłej pani młodej? Dlatego, że odżywia organizm. Suplementy diety wspomagają organizm, odżywiają. Człowiek się czuje lepiej, zdrowiej i no, pełny energii. To jest bardzo ważne w życiu każdej osoby. Jakieś może widoczne efekty już do tej pory? No ja pokazywałam na przykładzie Izabeli Garlak efekty, po prostu odżywiła organizm, oczyściła organizm, no i skutkiem ubocznym jest to, że w ciągu 2 miesięcy schudła 15 kg. Jest szczęśliwa i tryska energią. Jak pani ocenia dzisiejsze spotkanie w salonie mody ślubnej i wizytowej IGAR? Jestem mile zaskoczona, zwłaszcza, że w sumie to tak spontanicznie wszystko wyniknęło, bo byłam na przymiarkach w tym drugim salonie, tam na Piłsudskiego bodajże. No i pani mnie jakby dopisała na listę i no, podoba mi się, wszystko okej. Udało się, widzę, zgarnąć jeden z prezentów, tak? Tak. Tak, a w sumie makijaż miała robić mi koleżanka, ale chyba skorzystam, skoro mam darmowy makijaż i manikir hybrydowy, także jestem zadowolona. Czy suknia w IGARze już została wybrana? Tak, tak, już dzisiaj miałam zaliczki dawać, ale liczyłam, że może te 800 zł akurat do mnie wpadnie, więc no ale już jest wybrana, choć dziś zobaczyłam dwie inne, których nie ma w tamtym salonie, więc może jeszcze wybiorę się tu na jakąś przymiarkę. Jak się pani dowiedziała o tym wydarzeniu dzisiaj? Od koleżanki, która właśnie na Facebooku ma polubiony IGAR i dała mi znać, że jest taka sytuacja, ta cała tutaj impreza jest organizowana. Kiedy planuje pani swoje przyjęcie? W czerwcu. Czego się pani dzisiaj dowiedziała z tego wydarzenia? Czy warto było być? Tak, oczywiście warto było być. Przede wszystkim chciałabym tutaj wyróżnić panią Zuzę z zaproszeniami ślubnymi, bo właśnie u niej zamówiłam zaproszenia i gorąco wszystkim polecam. Są bardzo spersonalizowane, zawsze jest, służy radą, nawet ma lepsze pomysły niż sobie można wyobrazić, więc przede wszystkim bym chciała tutaj właśnie tą osobę polecić. Jeśli chodzi o suknię, czy wybór już został dokonany? Tak, został już dokonany, chociaż byłam w IGARze i również miałam dylemat, którą wybrać.